Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam na kanale Chrobry Szlak. Dzisiaj znowu wracamy do tematów ekonomicznych, tematów gospodarczych, do pomysłów naszych umiłowanych rządzących. O tym dzisiaj będę rozmawiał z Krystianem Jachacym z Pracy Polskiej. Witaj Krystianie. Witaj Kamilu, witam naszych słuchaczy. Zachęcam standardowo na początku, żeby ten materiał udostępniać, zostawiać kciuki w górę, subskrypcje, komentarze, także do wspierania finansowego naszego kanału i już do meritum. Mamy galopującą inflację, wszystko drożeje, to o tym każdy wie, od paliwa po chleb. No i w końcu rząd postanowił coś zrobić. Mamy tak zwany projekt tarczy antyinflacyjnej. W ramach tej tarczy mają być obniżone podatki na energię i niektóre rodzaje paliwa, czy to podatek akcyzowy, czy podatek VAT, ale mają być też dodatki tak zwane osłonowe dla, jak zapowiada Morawiecki, premier Morawiecki, dla około 7 milionów gospodarstw domowych. Czy to jest rychło w czas, czy już po herbacie, czy w ogóle te rozwiązania jakiś sens przyniosą, biorąc zwłaszcza pod uwagę, że przecież jeszcze niedawno Jarosław Kaczyński mówił, że nie ma mowy, żeby w momencie kryzysu zmniejszać dochody budżetowe państwa, a tu nagle cyk, wychodzi Morawiecki i mówi, że jednak zmniejszamy dochody budżetowe państwa. Jeśli poruszamy temat inflacji, z którą niewątpliwie mamy dzisiaj do czynienia, warto zauważyć, że jest to jedno z takich podstawowych pojęć współczesnej ekonomii, gospodarki, o którym każdy się wypowiada, ponieważ niewątpliwie każdego z nas inflacja dotyczy, w zależności od tego, jakich dotyczy sfer życia, czy jest to inflacja rosnąca związana z dobrami konsumpcyjnymi, które każdy z nas nabywa, czy jest to inflacja związana z chociażby cenami paliw, cenami, tak jak teraz przeglądałem przed naszą rozmową, ceny na rynkach światowych gazu, ropy naftowej, węgla, wszystkie te ceny rosną i to też wpływa na ceny także tych dóbr konsumpcyjnych. I inflacja jest takim pojęciem, którym każdy z nas się posługuje w rozmowach nawet codziennych, ale niestety bardzo mało osób interesuje się w Polsce trochę głębiej kwestiami ekonomicznymi i do końca rozumie, czym jest inflacja, z jakich źródeł wypływają zmiany tej inflacji, czy one są korzystne, czy są negatywne, jak ta inflacja jest regulowana. I tutaj warto o tym powiedzieć trochę, że inflacja jest pewnym, wzrost tej inflacji jest pewnym totemem neoliberalnych ekonomistów, którzy zawsze podkreślają, że inflacja jest złem wcielonym, że ta inflacja, jeśli rośnie, to jest bardzo źle, jeśli jest na poziomie kilku procent, jest bardzo dobrze. Sam nawet Narodowy Bank Polski ma w swoich założeniach cel inflacyjny na poziomie 2,5% z odchyleniami do 1% w jedną bądź drugą stronę. Jest to bardzo niski cel inflacyjny, jest to bardzo niska inflacja, a trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że jeśli następuje rozwój gospodarczy, jest duży ruch w gospodarce, to siłą rzeczy jest też presja płacowa, to siłą rzeczy jest więcej pieniędzy na rynku i siłą rzeczy wartość pieniądza spada i ta inflacja będzie rosła. Oczywiście nie mówimy tutaj o inflacji na poziomie kilkudziesięciu, kilkuset procent, ale są nawet ekonomiści neoliberalni, którzy odnoszą się do tej kwestii tak, że do 10% ta inflacja nie ma wpływu na rozwój gospodarczy. Nawet na poziomie 10-20% ona nie zatrzyma rozwoju gospodarczego. Ma oczywiście ten negatywny skutek, że nasze wynagrodzenia w pewien sposób się kurczą, ponieważ są pewne grupy towarów, których możemy mniej kupić. No i tutaj mamy do czynienia w tym momencie z inflacją na poziomie około 8%, 7,7%. I przy tendencji rosnącej, zapewne ta inflacja
będzie wyższa w najbliższych miesiącach. No i jest to oczywiście zjawisko globalne, jest to zjawisko dotyczące praktycznie wszystkich państw Unii Europejskiej na dość podobnym nawet do nas poziomie. Jednakże rząd, wbrew temu, co mówił Jarosław Kaczyński, no podjął działania zmierzające do obniżenia tej inflacji w najprostszy możliwy sposób, który w gospodarce rynkowej jest dostępny w ramach też regulacji unijnych, ponieważ Unia Europejska reguluje takie kwestie jak chociażby wysokość VAT-u, gdzie podstawowy VAT musi wynosić przynajmniej 15% i nie można go obniżyć do zera, do niższej wartości. No i tutaj wybrano po prostu sposób, tak jak Kamilu wspomniałeś, poprzez obniżenie wpływów do budżetu państwa z różnych podatków pośrednich, z akcyzy. Zakłada się także wprowadzenie takiego dodatku osłonowego, że gospodarstwa domowe będą mogły otrzymać dofinansowanie do zakupu, do pozyskania energii. I tutaj te działania mają swoje odzwierciedlenie także w prawie, ponieważ wczoraj w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie tego projektu i znalazł on, co ciekawe, bardzo szerokie poparcie. Mało kto z sił parlamentarnych odrzuca i krytykuje w czambuł to rozwiązanie. Także myślę, że warto jest je omówić, warto jest rozważyć jego plusy i minusy. No tutaj myślę, że obniżkę podatków to wszyscy proponowali, właśnie poza wspomnianym naczelnikiem państwa. Natomiast krytykowany jest przez co niektórych kwestia tego właśnie dodatku osłonowego, że to może no, po prostu napędzić inflację, bo no, z jednej strony zmniejszamy dochody budżetowe, no co obniżenie podatków co prawda nie zawsze oznacza zmniejszenie dochodów, bo może się okazać, że jednak wzrośnie sprzedaż danego dobra i niższa stawka przyniesie wyższy przychód podatkowy, ale ten dodatek osłonowy, no to jest po pierwsze kolejne zadłużanie już i tak niemiłosiernie zadłużonego państwa, no a po drugie niektórzy się obawiają, że jeszcze wpompowanie kolejnych pieniędzy, gdzie prawdopodobnie to będą kolejne pieniądze wygenerowane po prostu przez bank centralny, spowoduje to, że wcale ta inflacja nie przystopuje. No zresztą też niektórzy wyciągają wypowiedź prezesa NBP, czyli Adama Glapińskiego, że stworzyliśmy warunki, bez których uruchomienie tarcz nie byłoby możliwe, a niektórzy mówią złośliwie, że stworzyli warunki, bez których uruchomienie tarcz nie byłoby też konieczne, więc co z tym dodatkiem osłonowym? Jeśli chodzi o ten podatek osłonowy, jest to moim zdaniem dość mało skuteczne, raczej leczenie choroby, którą obecna władza, a także pozostałe, no cały czas na nas ściągają i cały czas ją pobudzają do rozwoju w naszym organizmie, w organizmie naszego państwa, społeczeństwa, ponieważ no wbrew temu, co mówią liberalna opozycja, a nawet i Konfederacja, że tutaj ta inflacja, która rośnie, jest skutkiem rozdawnictwa socjalnego, że tutaj 500+ powoduje, że w Polsce, a być może nawet i w całej Europie rośnie inflacja, są to oczywiście bzdury zupełne. Bzdury kreowane przez neoliberałów dla po prostu no, takiego prymitywnego toczenia sporu politycznego, pozyskiwania ludzi, którzy no, nie za bardzo orientują się w tematach ekonomicznych. Cała ta inflacja ma bardzo duży związek oczywiście z restrykcjami covidowymi, z tym, że gospodarki produkcyjne, industrialne w Azji nie nadążają z nadrobieniem produkcji która została wstrzymana z powodu różnych lockdownów, z powodu zatrzymania tego łańcucha dostaw i produkcji w okresie wprowadzania kolejnych restrykcji. Tu i przez to też jest bardzo duże zapotrzebowanie na energię na świecie. To też się nakłada z
kwestią no, przeprowadzonej powoli rewolucji energetycznej, także u nas, gdzie rząd Prawa i Sprawiedliwości w żaden sposób, wbrew swoim deklaracjom na rynek wewnętrzny, na rynku zewnętrznym, na forum Unii, na forum gremiów globalnych, w żaden sposób nie próbuje bronić, czy też łagodzić skutków tej transformacji energetycznej, odchodzenia od węgla, narzucania dodatkowego opodatkowania na węgiel, te certyfikaty, koszty emisji i tak dalej. I tutaj siłą rzeczy, idąc w tym zachodnim nurcie rozwoju polityki energetycznej, no będziemy w coraz większym stopniu musieli się liczyć chociażby z tym, co jeszcze jakiś czas temu uznawano za teorię spiskową, czyli chociażby z tak zwanymi blackoutami, z tym, że przez pewien czas może nie być energii, no co siłą rzeczy no będzie jeszcze bardziej podbijać inflację, ponieważ jeśli drożeją surowce, jeśli drożeją surowce energetyczne, to siłą rzeczy wszystko będzie drożeć. Drożej będzie kosztowało przewiezienie towaru, wyprodukowanie, to droższe on będzie także w sklepach dla zwykłego konsumenta. Także jeśli chodzi o dodatek osłonowy, no to moim zdaniem zadłużanie państwa samo w sobie, biorąc pod uwagę, jaką mamy gospodarkę, to, że posługujemy się pieniądzem dłużnym, pieniądzem fiducjarnym, tak, który nie ma pokrycia chociażby w złocie czy w tego typu stałych wartościach od dziesiątków lat, samo w sobie nie jest do pewnego stopnia złe, jednakże te pieniądze, które rząd chce przekazać chociażby na ten dodatek osłonowy, na obniżenie akcyzy i tak dalej, te pieniądze można by przeznaczyć chociażby na rozwój energetyki jądrowej, na rozwój polskiej gospodarki, tak, aby stała się bardziej suwerenna wobec ośrodków zachodnich i wtedy opierającą się na sile gospodarczej własnej, można prowadzić politykę, która w dużo większym stopniu nas będzie chroniła przed tą inflacją z powodu cen na rynkach energetycznych i to jest, myślę, długofalowy sposób na walkę z inflacją, a nie samo takie doraźne dawanie ludziom pieniędzy. To jest moim zdaniem czysty marketing polityczny, który prędzej czy później się odbije gospodarczo na Polsce. No to się odbije w ogóle jeszcze a propos samych przyczyn inflacji. To dzisiaj, to akurat zostało wrzucone w dniu wczorajszym, ale dzisiaj sobie przeglądałem Facebooka i znalazłem taką grafikę przyczyny, skutki działania rządu tarcza antyinflacyjna, gdzie jako przyczyny inflacji podano Rosja, polityka energetyczna i szantaż gazowy, Unia, Green Deal, fundusz odbudowy, COVID-19, lockdown, przerwanie łańcucha dostaw. To są przyczyny i oczywiście potem są te działania rządu, które już omawialiśmy. W zasadzie jeszcze jednym punktem jest redukcja wydatków budżetowych i oszczędności w administracji. No, obawiam się, że oszczędności w administracji wymagałyby najpierw zreformowania całego systemu administracyjnego, bo bez tej masy urzędników obecnie system nie jest w stanie działać, a jeśli będzie się redukować etaty i ciąć płace, to nikt nie będzie chciał w tych urzędach pracować. No i kółko się zamyka. Tu raczej o to chodzi. No ja tak na to patrzę z dużym przymrużeniem oka, ponieważ biurokracja w Polsce rośnie od kilkunastu lat i końca nie widać. Jeśli chodzi o sam pomysł redukcji kosztów administracji, jest to oczywiście pomysł, który myślę, że poza urzędnikami no nie znajdzie żadnych przeciwników. Tyle tylko, że jedynym skutecznym sposobem na ograniczenie biurokracji jest tak naprawdę informatyzacja urzędów, rozwój po prostu e-urzędów i to myślę, że można pochwalić rząd Prawa i Sprawiedliwości za rozwój tego typu usług publicznych, ponieważ w dobie pandemii COVID-19 myślę, że każdy, kto w jakiś sposób próbował załatwiać sprawy urzędowe, no mógł być mile zaskoczony tym, że w wielu przypadkach restrykcje, lockdowny, pandemia no wymusiły to, że
jest bardzo duża możliwość załatwiania spraw urzędowych poprzez po prostu internet, tak? Jednakże wracając do obniżania kosztów, do tematu obniżania kosztów, no w normalnej sytuacji w polskiej administracji, no myślę, że to już nie będzie takie proste i suma summarum, że on szuka, gdzie może obniżania kosztów dla budżetu państwa. Jednakże no, warto zaznaczyć, że osoby krytykujące chociażby ten dodatek osłonowy, krytykujące działania antyinflacyjne rządu, no nie miały większego problemu z tym, że rząd w okresie lockdownu wydał ponad 200 miliardów na wsparcie firm, które w wielu wypadkach było moim, nie tylko moim zdaniem, nieuzasadnione, było tam wiele nadużyć i te pieniądze zostały wpompowane w polską gospodarkę i warto zauważyć, że o tej kwestii, tego ogromnego wydatku ta liberalna opozycja, a także Konfederacja w żaden sposób nie mówi, że to podbiło inflację, ale już jeśli chodzi o 500+, które w bardzo dużym stopniu jest po prostu świadczeniem takim, no, świadczeniem podbijającym rozwój gospodarczy poprzez to, że po prostu rodziny wielodzietne wydają te pieniądze momentalnie na dobra konsumpcyjne, no to jest przykład tego, że można dać ludziom, kolokwialnie mówiąc, pieniądze i oni się w ten sposób przysłużą do rozwoju gospodarczego. A moim zdaniem na przykład tarcza inflacyjna, no to były pieniądze, które jak się później okazało w wielu przypadkach, wiele miliardów tych środków leżało na kontach bankowych, no a na kontach bankowych pieniądze nie pracują dla gospodarki. Także myślę, że kilka procent inflacji nie jest problemem, w sytuacji rozwoju gospodarczego jest to nieuniknione, jednakże przesadne doinwestowanie gospodarki z budżetu państwa na takie właśnie dodatki osłonowe, na takie rozwiązania doraźne, no moim zdaniem można by te pieniądze dużo lepiej przeznaczyć na takie długookresowe projekty, tak jak wspomniałem, czy zainwestowanie w dywersyfikację źródeł energii, czy chociażby tą rozwój wreszcie na poważnie energetyki jądrowej, szukanie także porozumień z dostawcami energii, tak, chociażby z Federacją Rosyjską, z krajami arabskimi, no myślę, że chociażby z tym pierwszym podmiotem, z którym sąsiadujemy na północy, moglibyśmy poprawić trochę relacje i nasze perspektywy, chociażby tych blackoutów związanych z brakiem energii mogłyby zniknąć. No ale cóż, no polityka naszego rządu, ale także opozycji w relacjach z państwami, od których zależy nasze bezpieczeństwo energetyczne, no jest z jednej strony buńczuczna, a z drugiej strony uległa, chociażby w przypadku Stanów Zjednoczonych. I tutaj ta inflacja ma wiele, wiele wymiarów, odnosi się do wielu spraw. I myślę, że z perspektywy zwykłego polskiego pracownika, no samo to, że inflacja jest odczuwalne, ale rozwiązanie tego problemu nie leży w dofinansowaniu budżetów domowych poprzez wspomniany przez nas dodatek osłonowy, czy poprzez obniżenie akcyzy na krótki okres, tylko po prostu w zmianie polityki państwa na bardziej suwerenną, na pewne zrozumienie swojego położenia geopolitycznego i chociażby zakończenie likwidacji polskiego górnictwa, które jak się okazuje, nikt tego węgla polskiego nie chciał kupować, a w tym momencie hossa na rynku węglowym jest tak duża, że widziałem, że wiele kopalni nie nadąża z dostarczaniem tego surowca na rynek. No to jeszcze może ten wątek, który tam wspomniałem na początku, jakbyś mógł poruszyć temat tego, że przyczynami inflacji jest właśnie, no musiał być ten ślad rosyjski, ślad unijny i ślad, i również przyczyną jest COVID. No teraz trwają negocjacje na temat tego Fit for 55. Minister klimatu, nawet czy tam środowiska, ja już nie nadążam za zmianami nazw tych resortów, mówiła, że może nawet rozważymy zawetowanie tego. Podejrzewam, że na rozważaniach
się skończy, no ale, ale czy to jest kwestia tylko Rosji, bo akurat kiedy ja rozmawiałem z Andrzejem Szczęśniakiem jakiś czas temu, ja się mu zadałem pytanie, dlaczego te ceny energii rosną, to właśnie niekoniecznie Rosja, to inni szatani tutaj według Andrzeja Szczęśniaka dokonali spekulacji na rynku paliw, więc czy to nie jest po prostu znamienne, że w sytuacji jeszcze konfliktu na granicy polsko-białoruskiej, no to dorzucimy jeszcze rosyjski ślad do tego, no bo tak dla porządku musi być. Odnosząc się do tej kwestii, powołałbym się na przykład wenezuelski, ponieważ Wenezuela jest tutaj, jeśli pojawia się temat inflacji, pojawia się od razu, nawiązując do twojej wypowiedzi, ślad wenezuelski, czyli no tak, polityka socjalna prowadzi do hiperinflacji, tak? Tylko że jak widzimy na przykładzie Wenezueli, to nie jest tak, że na rynku światowym Wenezuela, która śpi na ropie, mogłaby być państwem niemalże jak państwa Zatoki Arabskiej, bardzo bogatym i bardzo wpływowym i tak dalej. To nie jest tak, że w Polsce wytryśnie ropa i my sobie możemy tam na rynku światowym prowadzić ekspansję, sprzedawać, wysyłać do kogo chcemy. To są wszystko regulacje globalne, są po prostu organizacje eksporterów ropy i chociażby Wenezuela poprzez te mechanizmy regulacji handlem tym surowcem na świecie, gdzie oczywiście Stany Zjednoczone odgrywają bardzo dużą rolę i ze względu na to, że w Wenezueli rządzą, no delikatnie mówiąc, jest tam rząd nieprzychylny Stanom Zjednoczonym i vice versa, to w ten sposób blokują ten eksport ropy wenezuelskiej, a poza to ropą umówmy się, że w Wenezueli nie ma za bardzo innych dóbr, przemysłu, gospodarki, być może trochę turystyka, ale nic poza tym. I tutaj moim zdaniem jest analogiczna sytuacja, że my nie mamy pola manewru, ponieważ sami też nasze elity bardziej niż my nie wierzą nawet w te pole manewru i jeśli chodzi o rozwiązania na poziomie unijnym, no tak jak wspomniałem, no na rynek wewnętrzny premier Morawiecki czy prezydent Duda będą mówili o tym, że zawetują, że będą się sprzeciwiać, że będą walczyli o polski interes narodowy, a jeśli pojadą do Wielkiej Brytanii, gdzie odbyło się takie spotkanie na temat przyszłości energetycznej, czy pojadą do Brukseli na tego typu spotkanie, to tam podpiszą wszystko, co tak naprawdę Unia Europejska będzie chciała i nawet im powieka nie zadrży. I myślę, że kolejny raz obwinianie Rosji o to, że ma instrument energetyczny w ręku pod tytułem eksport gazu, Nord Stream 2, potencjalne, czym ostatnio szantażuje nas w odpowiedzi na polskie działania Łukaszenka, wyłączenie gazociągu i odcięcie nas na chociażby na jeden dzień, na tydzień, nie wiadomo ile by to mogło trwać od dostaw gazu. No taka jest polityka. No jeśli my chcemy nieść kaganek demokracji liberalnej na wschód, no to musimy się liczyć z jakimiś działaniami odwetowymi. I tutaj, jeśli nie mamy pewnych i na tyle dużych alternatywnych źródeł dostawców energii, no to musimy się liczyć z tym, kto nam dostarcza tę energię. Musimy być tego świadomi. No i tutaj myślę, że chociażby warto spojrzeć na przykład polityki mołdawskiej czy polityki serbskiej. Te państwa także zaczęły prowadzić politykę w przypadku Mołdawii, no to wręcz rusofobiczną w pewnych kwestiach retorycznych, w przypadku Serbii jest to i prezydenta Vučića, jest to lawirowanie pomiędzy Chinami, Stanami, Unią, Rosją. No i tutaj siłą rzeczy ten argument nacisku na te państwa ze strony Rosji w przypadku nowych umów gazowych został wykorzystany. No i cóż, no gramy tak, jak inne potęgi na to pozwalają i trzeba się z tym liczyć i moim zdaniem w interesie Rosji nie leży to, żeby Polsce ten gaz wyłączać czy oferować jakieś zaporowe ceny, ponieważ no, mogliby ten rynek potencjalnie stracić, tak, który jest dla nich też intratny, ponieważ te ceny gazu z Rosji są w Polsce bardzo wysokie na tle innych umów, innych państw. No, nasza perspektywa jest taka, że jeśli
szukamy jakiejś niezależności Polski, nie chcemy mieć chociażby tej inflacji, o której dzisiaj mówimy, no trzeba prowadzić wielowektorową politykę, trzeba tą politykę prowadzić w sposób pragmatyczny i warto zauważyć, że chociażby prowadzenie przez Polskę awanturniczej polityki chociażby wobec rządów Łukaszenki może prowadzić do tego, że w Polsce chleb będzie droższy. Taka jest polityka światowa, trzeba mieć tego świadomość i mam wrażenie, że polski establishment często prowadzi politykę zupełnie abstrahując od kwestii ekonomicznych. No to akurat nic nowego. No to może na koniec, żeby tak podsumować. Czy te działania, bo na przykład te obniżki podatków są czasowe, to będzie kwestia kilku miesięcy. Czy w ciągu kilku miesięcy koniunktura się jakoś zmieni, czy po prostu, jak to już czasem zresztą bywało, inflacja zostanie chwilowo przytłumiona, a po tym, jak te obniżki się skończą, no to wybuchnie, może wybuchnąć ze zdwojoną siłą, bo obawiam się, że przedłużanie takich czasowych rozwiązań działa tylko w jedną stronę, bo przypomnę, że już od lat chyba ponad 10 mamy czasowo podwyższony VAT z 22 na 20, na 23%, tą najwyższą stawkę. No natomiast wątpię, żeby czasowe obniżenie podatków na tam 3 miesiące czy 6 było dalej przedłużane. W mojej opinii jest to analogiczna sytuacja jak z kwestią podwyżek cen prądu. Rząd na rok obniżył tą podwyżkę poprzez swoje działania, jednakże prędzej czy później ten prąd zdrożał i w tym momencie ten prąd już jest droższy niż jeszcze rok temu, niż 2 lata temu. No i tu jest moim zdaniem analogiczna sytuacja, że tego typu działaniami, zresztą dość kosztownymi dla budżetu państwa, z perspektywy politycznej da się uzyskać kilka miesięcy spokoju i wejścia w rok przedwyborczy w miarę suchą stopą pod kątem cen. Jednakże kwestia naszej inflacji nie leży w obniżeniu wpływów do budżetu państwa, a w dużo większym stopniu zależy od tego, jakie będą ceny surowców na rynku światowym, czy chociażby nawet z tak przyziemnych kwestii, jak to, czy kontenery z Chin z towarem będą płynęły w nienaruszonym stanie, nie będą zakorkowane w cieśninie Malakka, w Suezie i tak dalej, to w dużo większym stopniu wpływa na ceny w Polsce, chociażby w kontekście świąt, gdzie towaru od wielu dostawców może po prostu zabraknąć i to w dużo większym stopniu wpłynie na ceny niż to, czy rząd na chwilę powstrzyma swoimi działaniami antyinflacyjnymi jej rozwój i myślę, że To działanie na dłuższą metę nie przyniesie takiego skutku. Oczywiście premier Morawiecki wypowiadał się na ten temat, sugerując, że można przedłużyć te obniżki akcyzy i tego typu podatków pośrednich, jednakże no jest to działanie doraźne, jest to działanie chwilowe, obliczone na zysk polityczny, mający pokazać, że widzicie Polacy, widzicie polskie rodziny, działamy, poprzednia, przez 8 ostatnich lat tego typu działania nie były podejmowane, a my dbamy o interes polskich rodzin. Na chwilę jesteśmy w stanie to powstrzymać, na dłuższą metę jest to niemożliwe. No i myślę, że tu możemy postawić kropkę. Jak sytuacja inflacyjna się rozwinie po tych krokach rządu, no to już sami zobaczymy, robiąc zakupy. I to niech będzie najlepszym podsumowaniem. Moim Państwa gościem był Krystian Jachacy z Prasy Polskiej. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję Kamilu, dziękuję naszym słuchaczom. Dziękuję Państwu za uwagę, zachęcam do udostępniania tego materiału, zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, także do wspierania naszego kanału finansowo. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnych naszych programach.